Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym we współpracy z firmą Smith & Nephew. Ja reprezentuję klinikę leczenia ran PODOS. Nazywam się Marcin Malka. Kieruję zespołem prawie 50 już osób i zajmujemy się wspólnie leczeniem ran przewlekłych. I dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, jak miewa się nasz zespół, jak radzimy sobie w tych trudnych czasach pandemii. I przygotowując temat tego webinaru kilka miesięcy temu, nie przypuszczałem, że akurat trafimy w taką drugą falę, w taki moment, kiedy rzeczywiście w przychodni sporo się zamieszania z powodu COVID-u zrobiło. Na początek pytanie, czy Państwo widzicie i słyszycie mnie dobrze? Jeśli tak, to proszę, aby ktoś napisał na czacie tak. No i wtedy zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze organizowanym we współpracy z firmą Smith & Nephew. Ja się nazywam Marcin Malka, reprezentuję klinikę leczenia ran PODOS i na co dzień pracuję z ranami przewlekłymi, z pacjentami z ranami przewlekłymi. I dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w pracy, w poradni. Myślę, że mogę użyć słowa dużej poradni, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy ponad 20 tysięcy wizyt, dużej poradni, w której mamy właściwie cały przekrój różnego rodzaju ran przewlekłych. No i dzisiaj taki temat, który troszkę może trafił w tą drugą falę pandemii. My kilka miesięcy temu, przykład, wybierając te tematy dla Państwa, nie przypuszczaliśmy chyba, że to akurat tak się złoży. No ale jest gorący okres, dużo dzieje się w przychodni, dużo zamieszania jest w związku z COVID-em, więc myślę, że to temat, który dla Państwa będzie ciekawy. Ja szczerze podzielę się z tym, jak to wygląda u nas i z jakimi problemami się borykamy i co udało nam się ogarnąć, co mamy uporządkowane, a co jeszcze nie, jak to wygląda i może coś z tego dla Państwa będzie przydatne. Na początek krótkie pytanie, czy Państwo widzicie i słyszycie mnie prawidłowo? Jeśli tak, to poproszę jeszcze. O, tak, ok, fajnie. No to zaczynamy. Na koniec będziemy mieli taką czas na pytania i odpowiedzi, także jeśli Państwo coś macie takiego, co Was interesuje, a czego nie powiem w trakcie webinaru, jak tylko będę miał wiedzę na ten temat, to oczywiście na koniec na ten temat będziemy rozmawiać. Na początek jeszcze krótka deklaracja, że te informacje, które Państwu przekazuję, tą wiedzę, którą się dzielę, to są moje prywatne poglądy. Firma Smith & Nephew nie udziela porad medycznych, nie ponosi odpowiedzialności za te treści, które ja dzisiaj będę przekazywał. To myślę jest oczywiste, ale to powinno znaleźć się w każdej takiej właśnie prezentacji. Na początku troszeczkę statystyki. Mamy dosyć dobrze uporządkowaną statystykę, więc mogę się tymi informacjami podzielić. Zobaczcie Państwo, przygotowałem graficznie, jak wygląda liczba pacjentów, czyli właściwie liczba nazwisk, bo jeden pacjent będzie miał jedną wizytę tygodniowo, a inne trzy wizyty tygodniowo. Jak wygląda liczba nazwisk osób, czyli poszczególnych osób, które są przyjmowane w danym tygodniu, no właśnie od tego okresu pandemii. Ta czerwona linia, którą Państwo widzicie, to jest linia pierwszego dnia, którego po raz pierwszy stwierdzono pozytywnego pacjenta, COVID-pozytywnego pacjenta w Polsce. Te niebieskie, szerokie linie to jest moment zatrzymania przez nasz zarząd, wstrzymania przez nasz zarząd wizyt podologicznych. No i tutaj mamy trzech podologów, dwóch z nich wstrzymaliśmy na krócej, a trzeciego trzecia nasza podolog jest starszą osobą i troszeczkę dłużej wydłużyliśmy, więcej obaw było co do powrotu do pracy i aż do 20 maja
jej działalność była wyłączona. No i co się działo z pacjentami? Zobaczcie Państwo, że ta ilość wizyt spadała już przed pierwszym pacjentem COVID dodatnim w Polsce. Wcześniej było powyżej 300 osób tygodniowo. Wizyt oczywiście mogło być dużo więcej, bo pacjenci są kilka razy w tygodniu, ale tyle było pacjentów, a później w czasie COVID-u to osiągnęło takie minimum, no ale już gdzieś powolutku zaczęło wracać i tak naprawdę to chciałem przedstawić na tym wykresie, że my w poradni zaobserwowaliśmy, że no, musiało być naprawdę wielkie nieszczęście i wielkie załamanie tutaj tej sfery publicznej, żeby nasi pacjenci nie odwiedzali poradni leczenia ran. Jest na tyle dużo ciężkich pacjentów, na tyle dużo problemów, które są w trakcie rozwikływania pacjentów w fazie zakażenia, z rany przewlekłej, w fazie leczenia terapią larwalną, pod ciśnieniem, opatrunkami przeciwbakteryjnymi, w jakiejś walce, która się toczy, redukcji obrzęku, stabilizacji stopy Charcot. Że tutaj jakby ciężko mówić o jakiejś przerwie, którą można byłoby wykonać i powiedzieć sobie, że okej, to proszę pojawić się za 3 miesiące. To jest po prostu niemożliwe. No i teraz, mimo tego, że pandemia trwa, rozwija się, ta liczba pacjentów jest już mniej więcej gdzieś podobna i bardzo się nie zmienia. No i podciśnienie, które jest takim budzącym dużo emocji tematem, dla nas bardzo ważne narzędzie w pracy z raną przewlekłą. Myślę, że bez podciśnienia wielu kończyn zakwalifikowanych do amputacji nie potrafilibyśmy uratować wielu ran z masywnym zakażeniem, czy ogromnych ran nie bylibyśmy w stanie zamknąć. Więc to podciśnienie jest tak na trwałe, już wpisuje się w leczenie ran przewlekłych i myślę, że Państwo zgodzicie się ze mną. Czy to jest podciśnienie jednorazowe, czy konwencjonalne, no ale jakby generalnie one jest używane. My w chwili obecnej pracujemy na 25 urządzeniach podciśnieniowych, konwencjonalnych. I zobaczcie Państwo, to jest tak samo jak w tamtym wykresie, jak na tamtym wykresie, kolejne tygodnie pandemii i ilość aplikacji podciśnienia w kolejnych tygodniach. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, tutaj maksymalnie było 20 aplikacji, ale zobaczcie, że właściwie nic się nie zmieniło w okresie pandemii. Ilość tych aplikacji opatrunków podciśnieniowych nie spadła. Myślę, że to jest dowód na to, że ci pacjenci po prostu nie mogą przerwać tego leczenia. Oni są w jakimś toku, w czymś takim, co wymaga kontynuacji i po prostu pandemia nie ma wielkiego wpływu na liczbę tych aplikacji podciśnienia. No i od razu jeden z dokumentów, jeden z artykułów, publikacji, która ukazała się, można powiedzieć, że pod redakcją pana profesora Banasiewicza w Negative Pressure Wound Therapy Journal, a ja miałem tam swój udział w powstaniu tego artykułu, dzieląc się z naszymi doświadczeniami i wnioski z tych obserwacji. To była taka wielonarodowa grupa osób zajmujących się, powiedzmy, bardziej niż często terapią podciśnieniową. I wnioski z tego były takie, że możemy, oczywiście część chorych musi być leczona w ośrodkach, tutaj nic z tego na to nie poradzimy, nie możemy tego w żaden sposób zatrzymać, ale że użycie opatrunków podciśnieniowych w wielu sytuacjach ułatwia nam opiekę nad tymi chorymi podciśnieniowych, jednorazowych mam tutaj na myśli. I stosując tą terapię podciśnieniową jednorazową, możemy kontynuować dobrą jakość leczenia. Niekoniecznie pacjent musi pojawiać się w ośrodku, można przy użyciu e-porad pewne prostsze oczywiście problemy rozwiązywać zdalnie i też to robimy. I jakby taka była konkluzja tego artykułu i tutaj się wszyscy zgodziliśmy, że podciśnienie jest dobrym narzędziem również do profilaktyki problemów, których chcemy uniknąć i dzięki podciśnieniu możemy ich uniknąć, więc zmniejszyć ilość wizyt w ośrodku po zabiegu planowym i tak dalej, i tak dalej. No i pacjenci pierwszorazowi, czyli coś takiego, co jest dla nas no jakby takim papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje, jeśli chodzi o COVID w Polsce, bo tutaj zobaczcie Państwo, bardzo wyraźny spadek ilości pacjentów pierwszorazowych podczas tej pandemii. No, wszyscy się obawialiśmy, nie wiedzieliśmy, co to będzie, mimo że ta liczba zachorowań była niewielka w stosunku do tego, co dzieje się teraz.
No i zobaczcie Państwo, teraz praktycznie już tutaj oczywiście tygodnie się od siebie różnią, bo w tym tygodniu było 32 pacjentów pierwszorazowych, a w tym tylko 15. To jest bardzo, zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim nasze możliwości są takie, jakie są. 5 lekarzy, 22 pielęgniarki, 3 fizjoterapeutów, 3 podologów i my po prostu dietetyk nie jesteśmy w stanie większą liczbą pacjentów się zajmować, więc to dawkowanie pacjentów pierwszorazowych zależy tutaj nam administracja, recepcja dopuszcza i w zależności od tego, jak radzimy sobie z całą resztą i na ile przestrzeni nam się tutaj pojawia, ale widać, że w COVID-zie tutaj ewidentnie ta liczba pacjentów spadła i teraz w tej pierwszej fali, i teraz właściwie ona się już nie zmienia i nie wiem, co będzie dalej. Zobaczymy. Na razie grafiki są u nas pełne. No i kilka takich przypadków pacjentów, którzy z jakiegoś powodu mieli jakieś problemy związane z tym, że leczenie ich przypadło akurat w trakcie pandemii. Pierwszy to 64-letni mężczyzna, który pojawił się u nas w 2016 roku w takim stanie septycznym, z bardzo wysoką glikemią, z wysoką hemoglobiną glikowaną, z tachykardią, wymagał pozostania na cały dzień w ośrodku, antybiotykoterapii dożylnej i takiej oceny, obserwacji, czy uda nam się to w sposób ambulatoryjny rozwiązać. Ostatecznie jego stan na tyle się poprawił, że zdecydowaliśmy się, przez pierwsze dni był codziennie, później był co drugi dzień. No i wreszcie tam gdzieś pod koniec połowie czerwca udało się tę ranę jego zamknąć. Zwykłe zakażenie związane z przeciążeniem stopy i brakiem profilaktyki wtórnej u pacjenta, czy właśnie pierwotnej u pacjenta z cukrzycą. No i mamy czerwiec 2016 roku. Od tego czasu pacjent pozostaje pod opieką naszego podologa, aż do okresu, kiedy podologia zostaje wyłączona. 16 czerwca podejmujemy decyzję, że przestajemy przyjmować pacjentów podologicznych, że są to tylko usługi, narażę się tutaj naszym podologom, ale tak wtedy do tego podeszliśmy, nie są to usługi niezbędne, że można je w pewien sposób wstrzymać bez szkody dla pacjentów, a dla bezpieczeństwa naszych podologów i pacjentów. I na te 2 miesiące wstrzymaliśmy usługi i pacjent pojawia się 20 maja, czyli właściwie w dniu, w którym już uruchomiliśmy podologię, ale pojawia się z owrzodzeniem, z zakażonym owrzodzeniem, z ogromną hiperkeratozą, która powstała na bazie modzelu. No i cóż, jest leczony tak, jak takich pacjentów leczymy. Debridement, posiewy tlenowe, beztlenowe, wyskrobiny z rany po jej wstępnym oczyszczeniu, wypłukaniu, antyseptyki, przymoczki, wreszcie opatrunki przeciwbakteryjne. Tutaj akurat była taka przetoka idąca gdzieś w kierunku stawu, ale nie drążąca do stawu. I takie przetoki lubimy drenować siatką ze srebrem. Tutaj akurat był to Acticode Flex 3. Wtórnie raczej na tym etapie superabsorbenty, dopiero później nieadhezyjne pianki. No i po 3,5 miesiącach udało się tą ranę zagoić, ale w międzyczasie pacjent jeszcze trafił na kwarantannę z powodu infekcji żony, więc znowu miał 3 e-porady, gdzie po prostu pielęgniarka krok po kroku edukowała go, w jaki sposób ma zmieniać opatrunki, domownik przy użyciu tego, co zostało pacjentowi wcześniej wysłane w takim pakiecie, czyli zestawy Mediset, opatrunki specjalistyczne, tutaj wystawiane recepty, wiadomo, e-recepty, ale te wszystkie narzędzia, płyny, które są potrzebne do prawidłowego pracowania rany. No i wreszcie ujemny test, powrót do wizyt w ośrodku, skierowanie na buty, wkładki do zakładów ortopedycznych, z którymi współpracujemy i problem się zagoił, ale można byłoby go uniknąć, gdybyśmy mieli ciągłość wizyt podologicznych. Czyli możemy sobie powiedzieć, że podologia to na pewno nie tylko dodatek do leczenia ran, tylko to element zespołu, bez którego po prostu będziemy mieli bardzo dużą nawrotowość i tego doświadczyliśmy jeszcze u kilku innych pacjentów. A tak wyglądało leczenie tego pacjenta w trakcie tego pobytu u nas. Zobaczcie Państwo, celowana antybiotykoterapia, opatrunki przeciwbakteryjne,
i wreszcie stopniowe domykanie rany, dociąganie jej, odciążenie prawidłowe, tutaj but wiszącym pseudostopiem, potem but geisha i ostatecznie zamknięcie rany, skierowanie pacjenta na buty i wkładki. No i kolejny pacjent, który tak głęboko zapadł mi w pamięci, dlatego że to się właściwie teraz dzieje i właściwie ta szkoda, której on doznaje, trwa cały czas. Myślę, że nikt z nas nie wyobraziłby sobie tego, gdybyśmy w tym nie uczestniczyli w chwili obecnej. Pacjent, który trafia do nas na pierwszorazową wizytę 21 września z podejrzeniem zakażenia palca pierwszego, takie i zapach, i zaczerwienienie tego palca. Wydaje się, że nie ma objawów, które sugerowałyby krytyczne niedokrwienie, dobre wskaźniki kostka ramię, ale podczas najpierw empiryczna antybiotykoterapia posiewy, później celowana, no ale gdzieś to tutaj nas niepokoiło, zasinienie tego palca, ochłodzenie i wreszcie dopiero USG Doppler tętnic, który pokazał nam, że to badanie wskaźnik kostka ramię w tym przypadku było niemiarodajne. Na podłudziu były bardzo słabe prędkości przepływu w jednej z trzech tętnic. No i ostatecznie ustalono termin rewaskularyzacji na 18 października, czyli wydacie Państwo 17 dni oczekiwania w przypadku krytycznego niedokrwienia. No, dla nas to długo, ale wiem, że te realia polskie są takie, że pacjenci czekają czasami wiele więcej. No i nagle 16 informacja o tym, że pacjent jest COVID dodatni, a jest to warunek, test jest warunkiem przyjęcia do ośrodka rewaskularyzacji. No i co dzieje się w tym momencie? Pacjent ma wstrzymaną decyzję o rewaskularyzacji. Pacjent ma objawy krytycznego niedokrwienia, powinien mieć pilną rewaskularyzację, ale nie ma gdzie tej rewaskularyzacji zrobić. Także sytuacja, z którą myślę się jeszcze nie spotkaliśmy na pewno, a która będzie się pojawiała i no jest takim mocnym uderzeniem w taką walkę o pacjenta, w takie budowanie w zespole atmosfery, w której wszyscy się o niego troszczymy i chcemy jak najsprawniej wszystko przeprowadzić. Nagle okazuje się, że to, że on jest chory, jest przeszkodą, żeby mu tą chorobę, inną chorobę leczyć. No i co na dzień dzisiejszy? No cóż, czekamy aż pacjent wyzdrowieje. On niestety ma objawy, jest dodatni, także nie ma mowy o tym, żeby no, w tym ośrodku, w którym współpracujemy, był zrobiony i myślę, że w żadnym innym. W każdym bądź razie nie pojawia się również na wizyty w ośrodku, nie przyjmujemy takich pacjentów dodatnich, ponieważ no, jest nas niby 50 osób, ale pracujemy w dużym tempie na zmiany i bardzo szybko doszłoby do zarażenia całego zespołu i myślę, że nasze wątłe siły byłyby mocno narażone, dlatego takich pacjentów po prostu nie przyjmujemy, oferujemy im e-porady i tak samo w przypadku tego pacjenta zaproponowaliśmy e-porady i ten pacjent będzie miał wizytę chyba nawet jutro, podczas której pielęgniarka krok po kroku tłumaczy, co z raną trzeba zrobić. My do tego przygotowujemy pacjentów, wysyłamy pakiety, jeśli coś im brakuje. W przychodni wiadomo, mamy cały sprzęt, który jest potrzebny do tego celu. No i tutaj w takich w ogóle u wszystkich pacjentów z niedokrwieniem nie używamy pianek na tym etapie, ale używamy właśnie siatki ze srebrem, używamy superabsorbenty i opatrunki zmieniamy dość rzadko, jeśli nie ma cech infekcji. Nawet raz w tygodniu staramy się nie pogłębiać tego urazu związanego z niedokrwieniem i dopiero po rewaskularyzacji jest oczyszczenie rany i dalsze działania. No i taka wisienka na torcie, powiedziałbym, COVID-u, czyli pacjent ZB, który urodził się w trakcie pandemii. No duży tutaj niepokój, jak to wszystko będzie, cały ten proces leczenia. Początkowo wydawała się ta postać bardzo poważna. Ja byłem zaangażowany w edukację zespołu, który neonatologów, który opiekował się dzieckiem i chodziłem do niego na zmianę opatrunku, edukując później również rodziców. No i to też był taki moment, w którym no oczywiście COVID w tym wszystkim nie pomagał. Na pierwszą wizytę byłem ubrany w ten sposób. Takie było zalecenie tutaj oddziału szpitala, abym mógł się w ogóle tam pojawić, dyrekcji szpitala.
No, ale ponieważ trwało to bardzo długo, bo zagojenie tych wszystkich ran trwało prawie 3 miesiące i właściwie dziecko do tego czasu było, nie, chwilę wcześniej było wypisane, ale zagojone były wszystkie rany w ośrodku. Przejrzałem zdjęcia, zobaczyłem jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie Państwo, to jest pierwsza moja wizyta, kiedy przygotowuję się na wizytę w oddziale neonatologii jednego z warszawskich szpitali. Potem oglądam zdjęcie z kilku wizyt później, kiedy jestem już tylko w fizjologicznym fartuchu i w sterylnych rękawicach. A potem oglądam kolejne zdjęcie po jakimś czasie, zrobione tutaj przez kogoś z personelu, gdzie jestem już tylko w fizelinowym kostiumie i w sterylnych rękawiczkach. Czyli gdzieś jakby taka ta czujność, to wszystko troszeczkę uśpiło się. Człowiek w pewnym momencie zaczyna podświadomie odpuszczać pewne rzeczy, nie jest w stanie tak długo nad wszystkim czuwać i myślę, że to samo się gdzieś dzieje w naszej rzeczywistości takiej i przychodnianej, i domowej. No ale teraz jakby na nowo pewne rzeczy trzeba uporządkować i na nowo myślę, że mocne restrykcje podjąć. No tak, to takie dzieciątko, piękna dziewczynka, której na szczęście udało się wszystkie dane zagoić. Rodzice są wyedukowani. Tutaj też dobra współpraca z firmami, między innymi z Infernetu, czyli takie pakiety, które dostajemy do szpitala natychmiast, kiedy takie dziecko się rodzi i możemy z tego całego dobrodziejstwa korzystać. No to są pakiety, które są darmowo przygotowane przez firmy i naprawdę jest w czym wybierać, nie trzeba się ograniczać i jakby można fajnie tych rodziców przez te kilkanaście tygodni nauczyć opieki nad takim dzieckiem. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany taką współpracą, to gorąco namawiam, bo raz na jakiś czas rodzi się dziecko, no i wtedy trzeba szybko zadziałać. Rodzi się dziecko z EB, dokładnie 1 na 51 tysięcy żywych urodzeń. No i edukacja zawsze była dla nas ważna w Podosie. Dużo czasu poświęcaliśmy na szkolenia, webinary, mimo że brakowało czasu dla pacjentów, to ja zawsze uważałem, że jakby to jest taki moment, w którym my nie mamy prawa się nie dzielić tym, co jest jakby już osiągnięte, bo szkoda, żeby każdemu to zajmowało tyle czasu, co nam. My 8 lat już jakby uporządkujemy tą sprawę jakości opieki nad pacjentem raną przewlekłą i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami, także organizowaliśmy dużo szkoleń, takich podstawowych, w postaci takich wykładów warsztatów, czy samych już konkretnych warsztatów z terapii kompresyjnej, z podciśnienia. Tutaj właśnie również ze Smithem tych warsztatów z podciśnienia bardzo dużo zrobiliśmy. Myślę, że około kilkudziesięciu, a nie kilkudziestu. I to zawsze były takie warsztaty, gdzie było kilkanaście osób i każdy z nich pracował z opatrunkiem właśnie Renasys i z tymi systemami podciśnieniowymi firmy Smith & Nephew. No i również organizacja szkoleń dla pielęgniarek spoza Polski. Od kilku lat organizujemy takie warsztaty dwudniowe dla pielęgniarek z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Ukrainy mówiłem, no kilku tutaj krajów w Europie Wschodniej i Centralnej. To było bardzo fajne doświadczenie zawsze i dla mnie, dla naszych pielęgniarek, dzielenie się tą wiedzą, no ale to wszystko oczywiście się wstrzymało, tego nie ma. To co zostało to webinary, które prowadziliśmy również wcześniej, przed erą COVID-u, ale one się oczywiście bardzo rozkręciły. No i staże lekarskie, pielęgniarskie, które prowadzimy pomimo tego, że jest pandemia, nasi stażyści są ubierani tak jak my, czyli pracują w tych samych warunkach, w jednorazowych ubraniach, w butach podlegających takiej dezynfekcji po każdym dniu użycia, w maseczkach FFP2. No i te wszystkie zasady higieny rąk przestrzegamy. Także stwierdziliśmy, że tutaj jest to taka obecność jednej osoby w przychodni, gdzie jest ich personelu bardzo dużo, niewiele już wpłynie na ryzyko, a warto, żeby ta edukacja się cały czas toczyła, bo ten okres pandemii może trwać naprawdę długo. No i to, co wprowadziliśmy w Podosie przez ten czas pandemii, początkowo wydawało mi się, że jak powiem, będę chciał o tym powiedzieć, to właściwie niewiele będę mógł dodać do tego, co było już wcześniej. I w takim przekonaniu, uczciwie Państwu powiem, funkcjonowałem, że my właściwie niewiele w Podosie zmieniliśmy w czasie pandemii, bo przecież zawsze mieliśmy ubrania jednorazowe, zawsze mieliśmy buty, które podlegają dezynfekcji, są po prostu odkażane welcze. Zawsze mieliśmy dobry nacisk, duży nacisk na higienę rąk, na te 5 punktów,
pięć momentów higieny rąk. I jakby no, krzyżowanie się zakażeń, to wszystko, tego wszystko mocno pilnowaliśmy, sprzątanie gabinetów, tutaj były duże nakłady, trzy osoby na etacie, na przychodnie, trzy osoby sprzątające na etacie przychodnianym, to jest po prostu dużo. Natomiast analizując to, okazało się, że jednak sporo zmian było, i ja na żółto zaznaczyłem to wszystko, co pojawiło się, a na niebiesko to, co już było wcześniej. Czyli maseczki dla wszystkich pacjentów. Oczywiście tego nie było. Teraz każdy pacjent przychodzi w maseczce, ale jeśli by nie przyszedł w maseczce, to bezpłatnie otrzyma maseczkę w recepcji. I jest taki obowiązek, żeby podczas wizyty, oczywiście wtedy, kiedy taki obowiązek był powszechnie i go nie było, to u nas od początku pandemii zawsze pacjenci byli w maseczce. Odkażanie rąk przy wyjściu, z przychodni. Tutaj też zawsze mieliśmy dozownik przy wejściu do przychodni, ale nie było tak restrykcyjnego jego użycia. Teraz pracownicy administracji, recepcji pilnują tego, że pacjent i przychodząc do przychodni musi zacząć wejść i od razu odkazić ręce. To jest jakby warunek bycia przyjętym. Ankieta COVID, która jest wypełniana, aczkolwiek powiem szczerze, w przypadku naszych pacjentów troszkę to chyba nie działa, dlatego też nie mierzymy temperatury, dlatego że my mamy pacjentów z zakażeniem z innego powodu niż infekcja COVID-19. Mamy pacjentów z aktywnym stanem zapalnym, aktywnym zakażeniem i mamy pacjentów, którzy gorączkują. Więc pomiar temperatury, no jakby chcąc nie chcąc, nie będzie identyfikował tych chorych. Zresztą no, nie wykluczymy tych chorych, którzy gorączkują z leczenia, bo to byłoby nieszczęście. Informacje ostrzegawcze na drzwiach i tablicach ogłoszeń, to oczywiście jest. Informujemy o tym, że między innymi o tym, że na wizycie może przybywać tylko jedna osoba poza pacjentem. Jeśli pacjent wymaga opieki osób drugich, jeśli nie, no to tylko sam pacjent, że reszta rodziny zostaje poza przychodnią. No i staramy się tego przestrzegać, natomiast nie zawsze jest to łatwe, dlatego że pacjenci jadą z bardzo daleka. Często to jest jedna wizyta taka pierwszorazowa, gdzie jest budowany jakiś plan leczenia, później wizyty są realizowane gdzie indziej i rodzina chce być z tym starszym tatą, dziadkiem i uczestniczyć, zbierać informacje, co dalej, jaki dalszy plan leczenia jest, jaki plan leczenia powstanie dla tego chorego, więc tutaj nie zawsze uda się tutaj to wyegzekwować. No i część osób przyjeżdża komunikacją, jeśli pada deszcz, no to ciężko te rodziny wrzucić na dwór i na deszcz w momencie, kiedy no, w recepcji wiadomo jest miejsce w poczekalni, więc tutaj jakby no, nie zawsze jesteśmy w stanie tego pilnować, ale próbujemy. Ubrania jednorazowe mieliśmy zawsze. Oczywiście w czasie pandemii zrobił się troszeczkę problem z ubraniami jednorazowymi, bo wcześniej mam wrażenie, że używało ich bardzo niewiele podmiotów. No my bardzo dużo, no bo codziennie kilkadziesiąt ubrań zużywamy z racji tego, że są dwie zmiany i jest właśnie cały personel nasz poza administracją pracuje, czy personel podologia, fizjoterapia, sprzątający personel. Mamy dwie osoby zatrudnione na stanowisku sterylizatorni. No to jakby te wszystkie osoby pracują w ubraniach jednorazowych. Buty kryte, dezynfekowane zbiorczo po każdym dniu pracy, po każdej zmianie pracy. Oto są takie buty, Państwo widzicie na zdjęciu. I z tych butów wszyscy korzystają, nie ma butów podpisanych, każdy bierze but zdezynfekowany i na koniec dnia wrzuca go do czerwonego worka podpisanego i później to trafia do specjalnego środka odkażającego i później następnego dnia te buty są znowu gotowe do użycia. No i zasada pięciu punktów higieny rąk, pięciu momentów higieny rąk, to Państwo znacie, my bardzo restrykcyjnie do tego podchodzimy i faktycznie myślę, że jest to u nas dobrze przestrzegane. No i co dalej? Czasowe wstrzymanie usług podologicznych tak naprawdę do 20 maja, czyli to było prawie ponad dwa miesiące, kiedy podologia nie pracowała. No już Państwu mówiłem, jakie konsekwencje tego były. Kilka tych, o których wiemy, a myślę, że cała masa takich, o których nie wiemy, gdzie ta podologia gdzieś po prostu jej zabrakło i pękające nozele, czy wyrastające paznokcie, czy inne rzeczy, które się dzieją, gdzieś powodowały rany i jakieś nieszczęścia związane z tym. Maseczki FFP2 dla personelu, czyli to jest ta norma KN95, no powiem szczerze, tego nie było, nikt o tym nie myślał, nawet do normalnych wizyt nie stosowaliśmy masek medycznych, do zabiegów większych, przeszczepów skóry, jakichś dużych zabiegów plastycznych, rotacji płatów, takich zabiegów, które jeszcze w ambulatorium nie wykonywaliśmy,
Tak, były maseczki medyczne, ale nie mieliśmy w ogóle masek FFP2 i to jest nowość, którą kilka miesięcy temu wprowadziliśmy i całą zmianę aż do wyjścia z pracy każdy z nas pracuje w tych maseczkach, a potem zakłada swoje własne maseczki już. Ograniczanie przebywania w części socjalnej, czy tam, gdzie personel spotyka się na posiłkach, czy nie spotyka się, ma się nie spotykać, ale przebywa na posiłkach. Jeśli ktoś jest na 12, no to musi w ciągu dnia mieć tą czas na zjedzenie. Każdemu ta przerwa się należy, ale staramy się to, żeby tam również przebywać w maseczkach, a jedzenie to był krótki moment, po którym natychmiast zakładamy maseczkę. I nie jest to takie łatwe, ale staramy się tego przestrzegać, mając świadomość, że część z naszych pacjentów będzie miała kontakt, część naszego personelu będzie miała kontakt Mam tutaj sygnał, że są kłopoty z internetem. Pytanie, czy te kłopoty są u Państwa, czy u nas, czy pozostali z Państwa też mają problemy z prędkością internetu? A nie. Ktoś pisze, że wszystko w porządku, także myślę, Pani Elżbieto, że to u Państwa. Nie martwcie się Państwo, to ten webinar będzie nagrany, dostaniecie Państwo linki, każdy z Państwa będzie mógł go obejrzeć później. No i tak, test COVID-PCR dla pacjentów kierowanych na rewaskularyzację, czyli tych wszystkich, których kierujemy na rewaskularyzację, a jest to ogromna ilość pacjentów, bo jednak od początku roku to jest ponad 150 osób, czyli jakby dużą grupę osób z krytycznym niedokrwieniem kończyny skierowaliśmy do ośrodków naczyniowych, głównie do kliniki angiologii i kardiologii w Krakowie. Kwarantanna przed powrotem do pracy, test PCR dla personelu mającego kontakt z COVID-19. No, ta sytuacja zdarzyła się już kilkakrotnie. I oczywiście obowiązują te same zasady to wszystkich. My dotychczas przed powrotem do pracy robiliśmy test COVID-19. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie robimy. No nie wiem, jak to się dalej tutaj rozwinie, ale mam nadzieję, że jakoś uda się uchronić nasz zespół przed infekcjami, będziemy mogli dalej pracować i pomagać. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której zatrzymujemy, mając tak ciężkich pacjentów i tak wielu pacjentów, teraz myślę, że około 300 osób leczy się w tej chwili w Podosie, którzy przyjeżdżają z całego Polski, z całej Polski, gdzie mamy pacjenta z Kołobrzega, który przyjeżdża regularnie. No i wizyty, e-porady to jest nowa rzecz, którą wprowadziliśmy właściwie w momencie, chwilę po rozpoczęciu się pandemii. Nie używamy, nie zezwaliśmy się na zakup żadnego systemu do teleporad. Pracujemy albo na Skype'ie, albo na WhatsAppie. Część pielęgniarek po prostu realizuje to poprzez rozmowę telefoniczną z pacjentem i ocenę zdjęć wcześniej przesłanych. No być może, jeśli to dalej się rozwinie, to zainwestujemy w jakąś informację, tak żeby lepiej móc budować dokumentację medyczną, ale z każdej z takich wizyt powstaje dokumentacja medyczna. Jeśli potrzeba, są wypisane recepty na opatrunki czy na antybiotyki. Jeśli potrzeba, jest konsultacja lekarska w czasie takiej porady. Też już się to zdarzyło, że pielęgniarka mnie wywołała do konsultacji do pacjentki, która była w trakcie porady. Realizowałem tę poradę razem z fizjoterapeutą jednoczasowo w sytuacji, w której mieliśmy pacjentkę z obrzękiem limfatycznym i ranami. Także tutaj no jakby staramy się to rozwijać, ale powiem Państwu szczerze, że ja myślałem, uruchamiając ten program e-wizyt czy e-porad, że to będzie taki boom, że tutaj będzie ogromne zainteresowanie, a tak nie jest. Te porady nadal stanowią bardzo minimalny procent z całej naszej działalności. Po prostu pacjenci wolą przyjechać do ośrodka i jakby no, niż realizować pewne procedury samodzielnie pod okiem kogoś doświadczonego. Myślę, że niestety jest inna jakość takich działań i pacjenci sobie też z tego już zdają sprawę, że taka samodzielna zmiana opatrunku, która nie wiąże się z dokładnym oczyszczeniem rany, czy w ogóle nie ma etapu oczyszczania, czy właśnie rana nie jest przygotowana do aplikacji opatrunku, więc opatrunek nie ma szansy zadziałania i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jakby, tak jak powiedziałem, dla mnie to było zaskoczenie, ale faktycznie tak jest.
No i troszkę jeszcze o tych e-poradach, tak jak powiedziałem, my staramy się wszystkie nasze usługi oferować pacjentom przez internet, przez telefon komórkowy, ale głównie są to wizyty pielęgniarskie, troszeczkę lekarskie. Jeśli pacjent potrzebuje, wiemy czego potrzebuje, to możemy mu do kolejnej wizyty przygotować taki zestaw tego wszystkiego, co będzie potrzebne do opracowania, tak żeby on nie musiał wychodzić z domu i kurierem mu to wszystko możemy wysłać. Czy systemy do zmiany opatrunku, zestawy jednorazowe do techniki czystej, lawaseptyki, antyseptyki, czy opatrunki, czy podciśnienie jednorazowe PICO. No różne tutaj potrzeby są pacjentów i to wszystko w ośrodku jest i można swobodnie tym dysponować, więc nie ma problemu, żeby taki pakiet przygotować dla pacjenta i mu wysłać. No i kody do e-recept to oczywiście wielkie udogodnienie, że pacjent nie musi przyjechać po receptę, tylko dostaje SMS-em kod i realizuje to wszystko, co potrzebuje, co na podstawie e-porady, czy nawet wizyty u nas było zaordynowane. No i warto zwrócić tutaj uwagę na to, co w ofercie ma sponsor naszego webinaru, czyli firma Smith & Nephew. Tych produktów jest tutaj naprawdę dużo, bo teraz już są to 22 produkty refundowane, a przecież jest kilka takich produktów firmy Smith & Nephew, które używamy, a które nie są refundowane, jak chociażby jodosor, jak chociażby kompresoterapia Profor. Ale pozwoliłem sobie wybrać parę takich wisienek na torcie, jeśli chodzi o koszt, efektywność. Nie jest niestety dobra jakość tutaj, ona jest związana z tym, że po prostu konwersja prezentacji w systemie do webinarów obniża gdzieś tą jakość, ale mamy opatrunki silikonowe, które od niedawna są rewuntowane, opatrunki Alevin Gentle Border i Alevin Gentle Border Light i ceny tych opatrunków są naprawdę fajne. Te najmniejsze opatrunki kosztują nawet poniżej 2 zł, czy niewiele ponad 2 zł, to jest 8,8, 10 na 10, bardzo takie przystępne ceny. Myślę, że nie ma opatrunków silikonowych w tej cenie na rynku. Falerina Adhesive to taka podstawowa pianka, której używamy wszędzie, gdzie jeszcze nie możemy użyć opatrunków adhezyjnych. 4 zł, myślę, że też jest niezła cena. No i Alerin Life, czyli silikon, pianka i superabsorbent, duże właściwości chłonne, raczej do ran już czystych, bez tych infekcji, bo szczelny opatrunek, ten non-bordered Alevin Life jest niestety jeszcze nierefundowany, ale ten szczelny, ten okluzyjny możemy używać tam, gdzie mamy duży wysięg, ale mamy już fazę czystą, fazę proliferacyjną i tutaj też najmniejszy opatrunek 10-3 na 10-3 kosztuje 5 zł, także zobaczcie Państwo, że te ceny produktów refundowanych są przystępne i myślę, że z tej 22-punktowej listy każdy znajdzie coś, aby zaopatrzyć swoich pacjentów. No ale życie w podosie toczy się swoim rytmem. My, tak jak Państwu mówiłem, nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego pędzącego pociągu i nie wiem, co by się stało, gdyby zabrakło personelu. Nie jestem sobie w stanie na dzień dzisiejszy wyobrazić takiej sytuacji. Myślę, że kosztowałoby to kończyny, a może życie wielu ludzi, więc modlimy się o to, aby taka sytuacja nie nastąpiła. I to jest jeden z takich naszych pacjentów, który gdzieś zakończył się. Ja ostatnio spotkałem go u podologa na wizycie i sobie przypomniałem o tym pacjencie, że realizując pierwszą wizytę praktycznie rok temu, tak mocno wspólnie zastanawialiśmy się, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie taką nogę już uratować. Czy te kilkanaście lat doświadczenia, tak naprawdę 8 takich zespołowych w jednym miejscu w podosie dało nam taką umiejętność, że potrafimy już taką nogę uratować. Ja oczywiście na to pytanie nie znałem wtedy odpowiedzi i po prostu tak krok po kroku, kierując się tymi zasadami, które znamy, czy choćby z zaleceń Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, czy Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran, krok po kroku, angażując cały zespół w to leczenie, udało się najpierw poprawić ukrwienie nogi, później usunąć mekrektomię, usunąć martwe palce przy użyciu podciśnienia, zrobić taką plastykę płatem podeszwowym, wcześniej położyć przeszczep skóry ambulatoryjny przy użyciu terapii podciśnieniowej, wgoić ten przeszczep, stosując odciążenie total contact cast, kompresjoterapię,
masaż i drenaż limfatyczny, masę antybiotyków, bo pacjent przerabiał masywne zakażenia, rewaskularyzację z powodu reokluzji, tego co zostało wykonane teraz na początku leczenia i wiele, wiele innych problemów, które tutaj, z którymi się tutaj borykaliśmy. Najwięcej pracy myślę wykonał tutaj doktor Ziemiecki, który większość tych wizyt realizował, ale każdy z nas zna tego pacjenta, bo to jest taki jeden z pacjentów, który gdzieś tam przesunął tą granicę tego, co niemożliwe i pokazuje, że właściwie większość tych nóg, które kwalifikujemy do amputacji i większość tych ran, które uznajemy za niemożliwe do zagojenia, da się zagoić, tylko trzeba do tego ogromnej dyscypliny i takiego wielodyscyplinarnego zespołowego działania, do którego Państwa gorąco namawiam, bo taka praca samodzielna jest obarczona ogromnym poświęceniem i po prostu przynosi dużo słabsze efekty. Jeśli jesteśmy w zespole, możemy w dużo lepszym środowisku i jakby pełniej się tym pacjentem zajmować. Parę słów o nas, jak to teraz wygląda. Ten nasz zespół, jest nas 6 lekarzy, jestem angiologiem, chirurgiem, jest jeszcze kilku innych chirurgów, diabetologów. Mamy 22 pielęgniarki, 4 fizjoterapeutów, to taka, myślę, ostatnio nastąpił rozwój tego naszego zespołu fizjoterapeutów i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Mamy, myślę, że bardzo dobry drenaż limfatyczny, który jest no właściwie tutaj eksploatacja fizjoterapeutów pod tym kątem jest duża, bo we wrześniu, policzyłem procedurę, we wrześniu było 144 razy wykonany drenaż limfatyczny, czyli taki drenaż, który trwa od godziny do 2,5-3 godzin. I są dwie duże nogi do pachwiny, więc ogromna ilość pracy i jakby poprawa efektu gojenia. To jest bardzo fajna współpraca. Podolodzy, trójka podologów, którzy nam profilaktykę głównie wtórną po zagojeniu rad. Dietetyk, bardzo ważna osoba w zespole, która gdzieś dopiero się buduje i mogę powiedzieć tak naprawdę, że buduje się współpraca, bo Agata jest bardzo doświadczoną osobą, ale muszę powiedzieć, że dopiero wprowadzenie bezpłatnych wizyt dietetycznych umożliwiło takie pełne korzystanie z tej wiedzy Agaty. I jakby dopóki te wizyty były płatne, dietetyka, jesteśmy ośrodkiem prywatnym, no więc wszystkie wizyty są płatne, no to nie było zainteresowania mimo tego, jak ważne jest odżywianie się w trakcie leczenia. Pracujemy w 6 gabinetach zabiegowych, 2 rehabilitacji, 2 gabinetach podologicznych, czyli łącznie 10 gabinetów, 2 zmiany, łącznie jesteśmy 15 godzin w przychodni, oczywiście nie wszyscy naraz, bo byśmy się nie zmieścili, tylko są zmiany. W zeszłym miesiącu zrealizowaliśmy 869 wizyt pielęgniarskich i 238 wizyt lekarskich, czyli pielęgniarki robią ogrom pracy, dużo więcej niż my, jest ich więcej i te wizyty trwają szybciej niż nasze. Zrealizowaliśmy 56 wizyt pierwszorazowych, czyli tylu nowych chorych do nas trafiło. To jest ogromna ilość problemów, które dowozimy sobie co miesiąc, ale no tak jakby chcemy jak najszybciej kolejnych pacjentów. Więc jak tylko ktoś już jest w dobrej formie, może przejść na wizyty pielęgniarskie. Czasami od razu się to dzieje, to natychmiast na wizyty pielęgniarskie jest przeniesiony. No i podciśnienie, którego używamy dużo, ale zauważyłem, że rok, 2 lata temu tych procedur było więcej. Myślę, że to wynika z tego, że jakby mamy lepsze zrozumienie tej techniki i naprawdę ona jest mądrze wykorzystywana. Nie ma takiego bezsensownego, długiego, wielomiesięcznego leczenia pod ciśnieniem, kiedy nie są rozwiązane problemy zakażenia kości czy innych ukrwienia kończyny. I te narzędzia po prostu są mądrze wykorzystywane. Myślę, że tak jak teraz, to jest to po prostu optymalnie. Wiadomo, że nie każdy pacjent odniesie korzyść z użycia podciśnienia, więc tutaj trzeba dobrze dobierać, kwalifikować chory. Odciążenie Total Contact Cast 22 razy, czyli właściwie codziennie wykonywany był but Total Contact Cast w naszym ośrodku. Czasami się zdarza, że się 3 wykonuje w ciągu jednego dnia. But Geisha, czyli taka młodsza siostra ortezy Total Contact Cast. O tych drenażach limfatycznych mówiłem, bardzo duża ilość pracy takiej no manualnej, wykonywanej przez naszych fizjoterapeutów. Amputacje w obrębie stopy ambulatoryjnie 6 razy, znieczulenia trójkostkowe czy okołokostkowe 14 razy, czyli zobaczcie Państwo, dużo pacjentów, jakieś zabiegi w obrębie stopy większe ma wykonywane, wymagające znieczulenia takiego regionalnego. No i taka statystyka, która pokazuje, co się dzieje, jeśli chodzi o ilość pacjentów przyjmowanych w PODOS-ie, ilość procedur wykonywanych w PODOS-ie od początku, od pierwszego pacjenta, czyli od lutego 2013 roku. Zobaczcie Państwo, to był pierwszy miesiąc,
Pamiętam wtedy, bo łączny przychód z tego miesiąca był 450 zł, więc ja doskonale go pamiętam, bo chwilę wcześniej zrezygnowałem z pracy w szpitalu i sporo osób namówiłem do tej aktywności. I to jest ta nasza strefa pandemii. Zobaczcie Państwo, mieliśmy spadek chwilę przed tym, jak pojawił się pierwszy pacjent, ilości procedur, no i teraz jesteśmy tutaj, tak? Także, tak jak powiedziałem, moje obserwacje są takie, że to są za ciężcy chory, to są za trudne problemy, żebyśmy po prostu mogli to zatrzymać. To nie jest planowy zabieg, który można odroczyć w czasie. To są nieszczęścia, które wymagają teraz, tutaj już rozwiązywania. No i dlatego pacjentów jest cały czas dużo i myślę, że to się nie zmieni. Zachęcam Państwa do kontaktu z przedstawicielami firmy Smith & Nephew. Tutaj jest taki slajd, na którym są podane nazwiska, teren, na którym dani przedstawiciele pracują. Także jeśli macie Państwo jakieś pytania, problem z dostępnością różnych produktów, bo tutaj też przez to kiedyś przechodziliśmy, teraz już tego problemów nie mamy, no to kontaktujcie się i korzystajcie z tych produktów. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Mamy teraz czas na to, żeby odpowiedzieć na pytania. Ja tych pytań nie zdążyłem w międzyczasie odznaczyć, ale zrobię to teraz szybciutko. Państwo w międzyczasie przygotujcie sobie pytania, ja je szybciutko odznaczam i będę za chwileczkę dobra. No to już mamy pytania, przerzucamy się na tą część. I mam nadzieję, że za chwileczkę Państwo zobaczycie pytania, albo nie zobaczycie. Jeszcze chwileczkę. Pierwsze pytanie, jak pozbyć się biofilmu bakteryjnego, Pani Iwona? No cóż, przede wszystkim to nie bezpośrednio dotyczy tego, o czym mówiliśmy, ale oczywiście ja chętnie na pytanie odpowiem, bo jest to moja działka. Bardzo ważne pytanie. Mamy biofilm, który wydaje nam się, że widzimy, ale tak naprawdę większość tego, co nazywamy biofilmem, jest dla nas niewidoczne. Musimy bardzo dobrze opracować ranę, oczyścić, do tego używamy wielu narzędzi. Nie są tutaj, zgodnie z tym nowym dokumentem higieny rany, nie są tutaj dobrze postrzegane żele do tego celu. Do tego celu używamy narzędzi jak łyżeczka, skalpel, gąbki, pady do oczyszczania rany i wielokrotnie powtarzamy czynności oczyszczania, zmieniając sprzęt, stosując różne sprzęty. U nas takim standardem jest stosowanie łyżek i gąbek do takiego szorowania, oczyszczania rany. Często używamy do tego preparatów z dodatkiem surfaktantu, które nam dodatkowo taki ten niewidoczny biofilm zdejmują, rozpulchniają i pozwalają się go pozbyć. No i to jest ta pierwsza część, którą realizujemy na wizycie, a ta druga część to jest to, co do rany zaaplikujemy i co będzie kontynuowało te nasze działania podczas tej przerwy między wizytami. Musimy dać tej ranie oddech na zadzianie się pewnych procesów działania komórek zapalnych, makrofagów i jakby neutrofili, jakby uporządkowanie tego, co się w ranie dzieje. I podczas tego okresu zaopatrujemy ranę opatrunkiem przeciwbakteryjnym, jeśli mówimy o ranie z cechami zakażenia, czyli chociażby z obecnością biofilmu. Jeśli chodzi o produkty Smith & Nephew, to można powiedzieć, że mamy takie dwa czołowe produkty, które do tego celu używamy. Pierwszy to jest ActiCoat Flex 3, czyli opatrunek ze srebra nanokrystalicznego, które bardzo mocno wydziela się do rany i nawet 2 cm jeszcze od samego opatrunku obserwujemy in vivo na szalce Petriego, obserwujemy wpływ na bakterie, taki zabijający te kolonie.
W ranie my używamy Acticode, rozkładając go na samą ranę w postaci warstwy siatki albo drenując wąskie przetoki, które wcześniej były wyrzeczkowane, wypłukane. Ważne, żeby przed użyciem Acticode'u wypłukać ranę wodą do wstrzykiwań, dlatego że jest to srebro silne, ale delikatne, wchodzi w reakcję z jonami chloru, dlatego sól fizjologiczna nie jest najlepszym. Można ją użyć, ale należy później wypłukać wodą do wstrzykiwań, wysuszyć ranę i dopiero aplikować ten opatrunek. No i drugi, który jest, można powiedzieć, moim konikiem, chociaż zdecydowanie więcej używam Acticode, dlatego że jest refundowany. Jodosorb nie jest refundowany, ale ma świetne właściwości przeciwbiofilmowe, przez to, że jest to jodyna kadeksomerowa, powolutku uwalnia się z tego opatrunku. Ja szczególnie cenię sobie tą formę plasteliny, sterylnej plasteliny, którą rozprowadzając po ranie do takich ran głębokich, ale nie kieszeni, nie przetok, raczej rany płytsze, wypełniając tą ranę tą plasteliną. Ja mam pięknie ranę zdekontaminowaną, uwodnione resztki tkanek martwiczych, dużo łatwiej oczyścić później tą ranę. No to te dwa podstawowe produkty, jeśli chodzi o firmę Smith & Nephew, no i cały szereg innych produktów, innych firm, o których dzisiaj, pozwolicie Państwo, nie będę już mówił. Lecimy dalej z pytaniami. Momencik. Przepraszam, że to tyle trwa, ale dzisiaj po raz pierwszy postanowiłem bez obsługi informatycznej zrealizować webinar. I jak widać, chyba nie był to dobry pomysł. Dobrze. Tak. Chciałbym to pytanie już wyrzucić. O, udało mi się. Czy zmienicie Państwo opatrunki również w domu chorego, czy tylko klinice? Już mówię, mamy wizyty domowe, część naszego personelu na te wizyty chodzi, ale powiem szczerze, my tych wizyt nie lubimy i realizujemy je tylko w ostateczności, dlatego że jakby nas jest mało, się mało, no jest nas 50 osób, ale do tej ogromnej liczby pacjentów, której napór odczuwam, ja w chwili obecnej mam na grudzień zapisywanych chorych, rozumiecie Państwo, na grudzień, gdzie pacjenci trafiają z nogami zakwalifikowanymi do amputacji, gdzie są zakażenia, gdzie to powinno być dzisiaj, jutro, pojutrze rozwiązane, więc wizyta domowa zajmuje dużo czasu, trzeba dojechać, trzeba więcej czasu spędzić w ośrodku, niektóre rzeczy nie da się ogarnąć, nie da się zrobić planu leczenia pełnego, sprawdzić różnych rzeczy. Po prostu wolę, żeby pacjent transportem medycznym był przywieziony, nawet jeśli to jest chory leżący, niż pół dnia stracić na tą wizytę. No nie stracić, ale jakby w tym czasie mogłem pomóc dużo większej liczbie osób. Także no coraz rzadziej na te wizyty chodzimy i czasami trzeba, ale staramy się ograniczać to. Już mam kolejne. Czy test na COVID wykonują tylko pierwszorazowi pacjenci? Nie, w ogóle nie wykonujemy testów na COVID pacjentom. Gdybyśmy tak robili, to myślę, że część chorych zrezygnowałoby z tej wizyty. Test w naszym ośrodku w diagnostyce kosztuje 600 zł. Ja mówię o tym teście PCR, wymazie z nosogardzieli, którą robimy przez nos. I część chorych po prostu zrezygnowało, bo to był koszt większy niż wizyty pierwszorazowej. Nie zdecydowaliśmy się na to. My, kierując pacjentów na różne zabiegi do ośrodków, z którymi współpracujemy, na przykład na rewaskularyzację kończyny dolnej w przypadku rany niedokrwiennej, tam musimy jakby ten test mieć wykonany, żeby pacjent został przyjęty, ale pacjenci, którzy są bezobjawowi, którzy przychodzą do nas do ośrodka, nie mają wykonywanego testu, chyba że mają taką wolę, no to mogą sobie ten test zrobić i zapłacić za niego, ale normalnie tych testów nie wykonujemy. Pani Iwona prosi mnie o przesłanie linku do opatrunków, rozumiem, Acticode i Jodosorb. Myślę, że to są, zadania dla tutaj przedstawicieli, którzy pewnie z nami są i pewnie pani Iwono skontaktują się z panią. Te produkty są na stronie Smith & Nephew. Zapraszam też do obejrzenia naszych poprzednich webinarów, które są dostępne na stronie Podosu w zakładce Strefa dla specjalistów webinary i tam będzie Pani miała pokazane, w jaki sposób używać tych opatrunków, chociażby w webinarze o zakażeniach. Mhm. Już mam kolejny. Przepraszam, jeszcze chwilę. OK. Troszkę mi to jednak
Nie wychodzi, ale już sobie próbuję poradzić z włączeniem kolejnych pytań. Przepraszam Państwa, że to tyle trwa. Kolejne pytanie. Już będzie. W okresie COVID pojawiły się nowe rany, mianowicie odleżenia na twarzy u personelu medycznego w wyniku długotrwałego noszenia środków ochrony osobistej. Rzeczywiście, macie Państwo rację. Ja też zauważyłem u jednego z naszych kolegów, który gdzieś tam kilkanaście godzin był w którąś sobotę i miał odleżynę. Teraz te maski może są lepsze, może już nie musimy, nie są tak delikatne. Też trochę się przyzwyczailiśmy do ich noszenia, no ale my spędzamy te 7,35 w masce na normalnej zmianie, czy 12 na długiej zmianie. Więc rzeczywiście może się coś zdarzyć. Myślę, że jeśli chodzi o produkty, które mogliśmy tego użyć, no to oczywiście tak jak w każdej odleżynie związanej z użyciem sprzętu, czyli tym device related pressure ulcer, to są cienkie pianki. Może tutaj Alevin Gentle Border Light byłby, ten na mniejszym rozmiarze byłby dobrym takim punktem do ochrony. Ja polecam takim warstwą ochronną, ja polecam, żeby pod ten produkt użyć gazika czy sprayu Secura do poprawy adhezji tego produktu, wtedy on w ciągu dnia nie będzie nam się przesuwał. O, i ktoś tutaj odpowiedział już na moje pytanie. Właśnie można wykorzystać Alevin Gentle Border do ochrony nosa, tak. Też myślę, że to jest dobry pomysł. Ja tak też tak robię. Co z ranami w okolicy odbytu po przetokach? A, to nie jest nasza działka. To są często nasze działania z zakresu proktologii. Tutaj jakby myślę, że nie mamy doświadczenia, nie zajmujemy się tym. Ja pracowałem 10 lat w Wydziale Koloproktologii, ale już nie pracuję, nie zajmuję się tymi pacjentami. Tutaj jest tam bardzo ważna diagnostyka, czyli pokazanie przebiegu przetoki i leczenie w ośrodku z dużym doświadczeniem. Odsyłam do pana profesora Banasiewicza. Zajmując się tym, myślę, że na pewno do drenażu warto użyć poza właśnie czyszczeniem przetok czy chirurgią tej okolicy, to również drenowaniem przy użyciu opatrunków z siatki ze srebrem, bo w różnych ranach robimy w ten sposób i bardzo dobrze ten drenaż przetoki jest zachowany, ale tak jak powiedziałem, w przetokach poodbytniczych nie mam doświadczenia. Tak, tutaj nam podpowiadają Państwo, że Gentle Border Light byłby dobry. Chyba normalny border byłby za gruby do tego celu. My te opatrunki już znamy już od lat, bo bardzo długo je używaliśmy, zanim one weszły na listę refundacyjną. Ja dalej przeglądam, co jeszcze jest pytań od Państwa. Mam tutaj prośbę o to, aby odpowiedzieć o produktach do kompresjoterapii. Z przyjemnością to zrobię. I już zaznaczam resztę pytań i wchodzimy w nasz tryb i lecimy dalej. Kolejny mamy tak. Kompresja. Cóż, no jeśli chodzi o Smith & Nephew, to jest to kompresja wielokomponentowa. Mam na myśli produkt Profor. On nie jest bardzo popularny w Polsce ze względu na to, że jest dość drogi jak na nasze realia, bo jeśli na Słowacji jest refundacja kompresjoterapii, ale ona obejmuje opaskę, która kosztuje do 80 centów, eurocentów, no to nie dziwmy się, że ta kompresoterapia działa tak, jak działa, a u nas nie ma żadnej refundacji, więc jest jeszcze gorzej, ale na pewno za 80 centów nie jesteśmy przyzwoitego w stanie bandaża do kompresoterapii kupić. Ja uważam, że kompresoterapia jest na tyle ważna w leczeniu obrzędzeń zdolnych podłudzi, na tyle jest to istotny element terapii, że nie możemy tutaj posługiwać się bandażem elastycznym, który zresztą ma bardzo dużą rozciągliwość i wymagałby zdjęcia no przynajmniej na noc, ale tak naprawdę po kilku godzinach. My pracujemy na opaskach o krótkim naciągu, short stretch, bądź na systemach wielokomponentowych właśnie firmy Smith & Nephew. Od lat znam ten produkt, używam go w kilku rodzajach, w kilku rozmiarach i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę górna półka Mercedes.
I to, że jest dość drogi względem, no nie wiem, chociażby opatrunków, to jakby oczywiście tak jest, no ale efekty są ogromne. Ja przy użyciu czterech zestawów tego wiem obrządzenie zielonej wielkości pudełka zapałek u swojej babci. Więc no to nie jest tak, że ten system jest na jeden dzień, tak? System Profor często utrzymuje napięcie aż do 7 dni, więc jeśli mamy ranę o małych wysięku, a tam w publikacjach najbardziej spisują się wyroby wielokomponentowe, czyli tak naprawdę większość naszych pacjentów do nas do podostu trafiają zwykle rozległe obrzedzenia, ale mam świadomość, że na rynku jest głównie są pacjenci z małymi obrzedzeniami i jakby tych moglibyśmy bardzo sprawnie leczyć systemami wielokomponentowymi przy zmianie opatrunku raz na tydzień przy odpowiednio chłonnych opatrunkach wtórnych. Więc system, który dość skomplikowany ma aplikację, ale można się tego nauczyć. Każda opaska jest trochę w innym systemie zakładana. W skład wchodzą cztery opaski, dwie ochronne, dwie generujące nacisk. No bardzo fajny produkt, który polecam i który cenię mimo tego, że no nie jest jakoś specjalnie tutaj przez firmę promowany i propagowany, ale rozmawiając z kolegami z różnych punktów, miejsc na świecie też cenią ten produkt i mam nadzieję, że on znajdzie swoje miejsce w Polsce i będzie ceniony, bo po prostu jest to dobry system kompresji. A nie mamy tak naprawdę w Polsce innych alternatywy, jeśli chodzi o systemy wielokomponentowe, przynajmniej ja nie kojarzę takich systemów. Kolejne pytanie, czy u osób paliatywnych też dążyć do oczyszczenia odwężyny? Tak. Tak jak najbardziej, to się nic nie zmienia. Osoba paliatywna to jest osoba, w której wiemy, że nie zagoimy rany, ale mamy poprawić jej komfort funkcjonowania i uchronić ją również przed zakażeniem, więc biofilm jest tym, czego chcemy się pozbyć. Ja nie mówię tutaj o rekonstrukcji, nie mówię tutaj o wycinaniu jakimś szerokim, tak? Ja mówię o profilaktyce przeciwodleżynowej, o prawidłowym ułożeniu, pozycjonowaniu chorej, terapii bólu, odżywianiu i oczyszczaniu rany. To się w tym wszystkim, w tym całym planie spina i musi być elementem tej całości. Pytanie, jak będzie intensywne to oczyszczanie. Jeśli pacjent ma niewyrównany ból, jeśli nieuporządkowana jest ta strefa profilaktyki przeciwodleżynowej, no to może nie ma sensu tutaj napinać się z jakimś bardziej intensywnym oczyszczaniem. Natomiast jeśli mamy komfort dobrej jakości opieki nad tym chorym, to możemy również dołączyć oczyszczanie, jeśli to tylko nie sprawia, nie obniża komfortu życia, który dla pacjenta w okresie terminalnym jest najważniejszy. Webinarium o kompresoterapii było w poprzednim półroczu, chętnie prześlę link do słuchania. Dziękuję Pani Marto, mamy to na naszej stronie i myślę, że stamtąd też można to sobie ściągnąć. Proszę podanie procedury doliczania NFZ, która się opłaca. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie znam takiej procedury. Nie wiem, o co Pan Sławomir mnie konkretnie pyta, a procedurę, jeśli chodzi o leczenie ran. Mamy KLRP1, mamy teraz, za chwilę będzie KLRP2. No my nie jesteśmy w stanie w tych kwotach leczyć, nie udaje nam się. Średnio zamknięcie odrzodzenia rzeczywiście, jakbyśmy policzyli wszystkich chorych, to rzeczywiście pewnie będzie około 3-5 tysięcy, ale pamiętajmy, że są chorzy z ogromnymi ranami, z ogromnymi odrzodzeniami, ze stopami zakrwawionymi do amputacji, gdzie leczenie trwa roki, wizyt jest cała masa i koszty leczenia są dużo, dużo większe, kilkadziesiąt tysięcy. I fundusz tego nie uwzględnia. Fundusz każe leczyć wszystkich i za 4 wizyty w KLRP2 płaci 440 zł, czy za 5 wizyt i całą diagnostykę. No ja po prostu tego nie umiem. Jak się nauczę, to chętnie będę współpracował w tej kwestii. Póki co no, robimy to na bardzo małej rentowności, rzędu 3,4%. Myślę, że nie zdradzę tutaj jakichś prezesowskich danych, więc to jest głównie ogromna chęć pomocy i praca taka, no myślę, że trochę większa niż zwykłe zaangażowanie całego zespołu i to powoduje, że się udaje w większości przypadków, ale to na pewno nie da się tego zrobić w tych kwotach, które zaleca NFZ. No trzeba by z czegoś uciec, z wielu rzeczy uciec, a ja już nie potrafię uciec z diagnostyki, z jakości, to już jest za daleko poszło. Jodosor, pisze szansa refundacji produktu. Wow, no to świetnie. Dziękuję Panie Jarku. To jest ważna informacja, ponieważ to jest, no myślę, że to jest topowy produkt. Jeden z topowych produktów, jakie mamy teraz na rynku, jeśli chodzi o walkę z zakażeniem, o walkę z biofilmem, o pseudomonasa, z którym w wielu sytuacjach sobie nie radzimy. I byłoby naprawdę dużym punktem
dla Was, gdyby to się udało refundować i można byłoby ten produkt powszechnie stosować. Jakich leków przeciwzakrzepowych używają Państwo leczenia przewlekłych? Czy jest ich jednorazowo kilka? To zależy od sytuacji. Standardowo chory, na przykład z ogromnym obwodzeniem żylnym po dłuzi, nie stosuje leków przeciwzakrzepowych. On ma terapię kompresyjną, on ma, jest przez fizjoterapeutów edukowany co do treningu, dochodzenia, spacerów, pracy pompy mięśniowej. Natomiast pacjent, który trafia z kliniki angiologii po rewaskularyzacji, miał szczepiony stent uwalniający lek, no to już będzie chory, który będzie miał i heparynę drobnocząsteczkową w dawce profilaktycznej na 30 dni i podwójną terapię przeciwpłytkową przez 12 miesięcy. To będzie jakby chory, który będzie pewnie przy jakichś zaawansowanych zmianach miażdżycowych, przy reokluzjach w wywiadzie, być może będzie miał włączone leki przeciwzakrzepowe doustne w tych dawkach tętniczych 2 razy 2,5 mg Xarelto na przykład na stałe. No to jest jakby złożony temat, o którym dzisiaj nie powiemy, ale standardowo leków przeciwzakrzepowych w ranach przewlekłych nie stosujemy. Czy doktor leczył i jak przytokę na żółwie po kwasie zolendronowym? Nie pamiętam takiego pacjenta, żebym takiego pacjenta miał. Jeśli pan pamięta, że on był do mnie kierowany, ale ja nie kojarzę takiego chorego w ostatnim czasie. Miałem kilku chorych z nowotworami w obrębie twarzy, głównie leczenie paliatywnym, ale czegoś takiego sobie nie przypominam. I myślę, że tutaj też nie jestem osobą jakąś doświadczoną. Myślę, że tutaj bym kierował raczej do chirurgów, którzy mają doświadczenie z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej. Myślę, że takich osób jest parę, które mógłbym polecić, więc jeśli jest problem, pani Sławomirze, że to muszę pisać, podeślę panu na miarę, u kogo można byłoby doświadczonego w leczeniu ran i doświadczonego w chirurgii twarowo-szczękowej takiego chorego przesłać. I wydaje mi się, że to są wszystkie pytania. Jeśli państwo macie jakieś pytania, troszkę przekroczyliśmy nasz czas. Coś mi się tutaj jeszcze pojawia, już przeskakujemy. Fajnie, ja również dziękuję. No dobrze, to w tej sytuacji ja dziękuję Państwu za poświęcony czas, za to, że wysłuchaliście nas Państwo, za to, że mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami. Zapraszamy do śledzenia kolejnych webinarów na naszej stronie internetowej www.podos.pl w zakładce Strefa dla Specjalistów. I tam jest możliwość zapisania się na kolejne webinary, których kilka już jest zaplanowanych, również webinary kierowane do pielęgniarek i prowadzone przez nasze pielęgniarki. Myślę, że to warto posłuchać takiej praktycznej strony takich naszych działań na co dzień. Zapraszam na nasze staże do nas, no i zachęcam do współpracy z przedstawicielami firmy Smith & Nephew. Bardzo dziękuję za uwagę i bądźcie Państwo bezpieczni, trwajcie w zdrowiu, chrońcie się, tak żebyśmy mogli pomagać skutecznie naszym pacjentom. Dzięki serdeczne za uwagę.